Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. W Teatrze Jaracza w Łodzi świętowaliśmy Wojewódzki Dzień Sołtysa. To od nich zaczyna się samorząd. To oni tworzą wizerunek polskiej wsi. Pracując społecznie, wzmacniają więzi między mieszkańcami i lokalnymi władzami. Samorząd województwa już kolejny rok z rzędu zorganizował konkurs Sołtys na plus województwa łódzkiego. Nagrodziliśmy aż 42 sołtyski i sołtysów. Sołtysi to ludzie, którzy są najbliżej mieszkańców. To są ludzie, którzy niestety muszą wykonać taką najcięższą pracę i ci, którzy są tymi sołtysami, są to wszystko naprawdę wspaniali ludzie. Sołtys powinien być, że tak powiem, na każde zawołanie mieszkańca, bo my jesteśmy dla mieszkańców, do wszystkich inwestycji, żeby się jak najwięcej rozwijało na wsi. Oprócz marszałka województwa Grzegorza Schreibera, życzenia i podziękowania sołtysom składali też przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, wicemarszałek Zbigniew Zięba, członek zarządu województwa Robert Baryła oraz radni Alicja Antczak, Beata Ozga-Fleischer, Zbigniew Linkowski i Paweł Kowalczyk. Była to też okazja do podsumowań. W poprzedniej kadencji samorządu wsparcie dla sołectw wyniosło 2 700 000 zł. Tymczasem w kończącej się właśnie kadencji to już 75,5 miliona złotych. Równie imponujące są różnice w liczbie zrealizowanych projektów z programów sołeckich. Było 546, jest 4051. Wartość wszystkich grantów sołeckich tylko w 2024 roku to 38 milionów złotych. Oprócz sołtysów świętowały także panie. Z okazji Dnia Kobiet w Szczawinie w gminie Zgierz spotkało się kilkaset osób. Samorząd województwa łódzkiego reprezentowali tutaj marszałek Grzegorz Schreiber, Andrzej Kurczyński, członek zarządu województwa łódzkiego oraz Zbigniew Linkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku. Kobiety były także głównymi bohaterkami lokalnych eliminacji konkursu Modna gospodyni pięknym życie czyni w Skierniewicach. Panie wystąpiły w podwójnej roli modelek i projektantek mody. Na wybiegu stanęło ponad 20 gospodyń. Stroje oceniały m.in. radne wojewódzkie Ewa Wędrowska i Beata Ozga-Fleischer. Kreacje były inspirowane folklorem naszego regionu. Wielki finał konkursu 23 marca w Łodzi. Zapraszamy do Sieradza na wyjątkowe wydarzenie folkowe łódzkie. W programie przegląd kapel ludowych, występy zespołów pieśni i tańca, wystawa rękodzieła ludowego i prezentacja projektu Centrum Folkloru Województwa Łódzkiego. Będzie można także spróbować potraw regionalnych od kół gospodyń wiejskich. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Golec Orkiestra.